Jednym z uczestników dzisiejszej konferencji jest pan Paweł Cybulski, były wiceminister finansów. Panie ministrze, tytuł konferencji: podatki, ubezpieczenia, przedsiębiorczość. Czy odważyłby się pan, uwaga za określenie, czy odważyłby się pan postawić znak równości między podatki, ubezpieczenia równa się przedsiębiorczość? No nie odważyłbym się, mimo wszystko. Nie odważyłbym się. Czy w ogóle, czy w Polsce? W Polsce. Znaczy jest to bardzo trudny temat. Dlaczego? Przede wszystkim mówi się często, że podatki, że podatki są systemem w ogóle w Polsce, z czym się absolutnie nie zgodzę. Podatki to jest zlepek ustaw, które są dodawane, poprawiane, prawda, zgodnie z polityką w danym czasie. Natomiast nie ma systemu spójnego, całościowego, który by mógł służyć przedsiębiorcy. Nie jest to system czytelny, nie jest to system przewidywalny. Jest to system taki ad hoc, można powiedzieć, na daną chwilę. Widzimy to po Polskim Ładzie na przykład, gdzie no, nie do końca, prawda, udało się wprowadzić pewne zmiany polityką. Panie ministrze, pan mówi o podatkach, ale na przykład dość często spotykam się z określeniem takim, że ubezpieczenia, przede wszystkim ubezpieczenia społeczne, to jest tak naprawdę parapodatek. To powinna być składka, tak. A jest to bardzo często traktowane jako danina, haracz. Jest to danina. Jeśli popatrzymy na 9% składkę zdrowotną, na przykład, to jest danina od dochodu, prawda? Czyli generalnie no, nie pozwala to za bardzo przedsiębiorcom myśleć obiektywnie z nadzieją na przyszłość, prawda? No bo wiadomo, że jeśli będę bardziej kreatywny, jeśli będę miał lepsze zyski, lepszy dochód, no to będę musiał płacić większe podatki. A składka ZUS? A składka ZUS podobnie też. To jest danina, która nas ogranicza. Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby ograniczać podatki dochodowe, żeby ograniczać daniny od dochodu, od naszej kreatywności, od tego, co robimy. Prawda? Czy ja dobrze rozumiem, że w tym momencie podpisałby się pan pod listą, która w tej chwili jest zbierana, pod nowym projektem ubezpieczenia nieobowiązkowego? Ja już się podpisałem. Już? Już się podpisałem i zdecydowanie... Co pana skłoniło przede wszystkim? Przede wszystkim z tym, że powinna być wolność wyboru. My nie możemy mieć narzuconych jakichś standardów, które w danej sytuacji, która przeżywa dany przedsiębiorca, mogą być niekorzystne, mogą być nawet katastrofalne. Jako mały przedsiębiorca zwłaszcza, mamy trudną sytuację czasami. Są to stany przejściowe być może, ale my powinniśmy właściwie bardziej kreować tą rzeczywistość przedsiębiorcy, aniżeli ustawodawca, ZUS, który nam nakazuje, prawda, płacić daninę, no nie zawsze w sytuacji, gdzie mamy możliwość zapłaty tej daniny, prawda? I na koniec rzecz, którą najczęściej posługują się przeciwnicy tego projektu, a mianowicie, że wprowadzenie dobrowolnej składki ZUS po prostu zniszczy system emerytalny w Polsce. Pieniędzy zabraknie. Ja bym tak nie uważał. I tak państwo dopłaca z budżetu, prawda? I tak państwo pomaga, i tak państwo kreuje tutaj wsparcie socjalne. Jeśli byłaby pomoc ze strony państwa w stosunku do tego upadającego, nazwijmy to, ZUS-u, to byłaby to niewielka kwota. Tutaj wyliczyliśmy, że to będzie rzędu gdzieś 8, 9 do 10 miliardów złotych, które by wchodziły w grę ewentualnie, żeby zasypać pewien dołek. Ale czasowo tylko, na jakiś czas, bo na pewno przedsiębiorcy by się rozwinęli lepiej. Tak jak powiedziałem, poprzez kreatywne, lepsze działanie mogliby naprawdę spowodować to, że mieliby lepsze zyski. Funkcjonowaliby na rynku. Widzimy, że dużo przedsiębiorców upada, dlatego że są obciążeni właśnie tą za dużą daniną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Kłaniam się. Panie.